Dzień dobry wieczór w Drug Dealer Simulator. Ostatni odcinek pojawił się z tego co kojarzę 3 grudnia 2021. Ale znałem, że ta gra, jako że obiecałem sobie, że kiedyś do niej wrócę. A tak się akurat złożyło, że niedawno, to czy no już jakiś czas temu, ale w lutym, na początku lutego, wyszedł nowy update. Dlatego uznałem, że to jest idealny moment, żeby akurat wrócić. Jak widzicie, możemy od razu sobie dodać więcej slotów, więcej tutaj miejsc. Po prostu to już jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest reorganizacja mapy. Nieco ta mapa wygląda inaczej. Jest też więcej, chyba to są chyba nowe strefy w ogóle niektóre tutaj. Podobno jest nieco inny system też cen, czy jakiś ten styl, czy zobaczę, czy mogę na przykład za 13? Nie, to akurat tego. Podobno jest jakiś też nowy system właśnie tego kupowania, czy coś w tym stylu, jakiś tam... Generalnie skomplikowane rzeczy niektóre są. Ale na razie zajmiemy się tych najprostszych, czyli... o właśnie, czyli dostarczanie po prostu towaru, jako że mamy noc, jestem o kurczę, ale dobry klient. Zobaczcie, że tak... Że tutaj tak hałasuje, ale... Musiałem sobie coś poustawiać. Dobra. Czyli tak, czyli on chce 8, czyli bierzemy sobie jeden tak, dwa tak i jeszcze to. I teraz tak, przy okazji, jeżeli mogę, nie mogę, bo mam tego za dużo, a tak to bym mógł to wziąć po prostu do tego, do kieszeni, bo jak nie mam plecaka, to jesteśmy mniej podejrzani, jakby to powiedzieć. Nie mając plecaka, jesteśmy mniej podejrzani, szczególnie, że jesteśmy teraz z biegiem. Przy okazji zapiszę sobie tą grę na tym slocie 6. A i w ogóle widzę, że teraz mogę zmieniać w ogóle nazwę slotów, to jest... Nie wiem, czy kiedyś tak mogłem zrobić. Ta gra wydaje się wyjątkowo cicha. Szczerze powiedziawszy. Głośność efektów. O, teraz chyba lepiej. Jako, że jestem z biegiem, to mam nieco gorzej. Ale na szczęście na razie mamy klientów bardzo blisko, także nie powinno być problemów. Zbyt dużych. Dobra. Tam mamy następnego kliencika. Ale tak powoli se staram się przesuwać się, żeby... Nie, akurat kontrola może nie, ale... Żeby nie trafić przypadkowo na policjantów. O kurczę, właśnie. Dobra, nie zauważyli mnie, okej. Jakby mnie tylko zauważyli, to od razu musiałbym uciekać od nich. Biorąc pod uwagę, że jestem z biegiem, że jest noc, a to mamy, prawda, godziny policyjne, także no. Muszę tutaj uważać bardzo mocno. Tu chyba już nie będzie patroli żadnych. Dobra. Ogarnięte. Sporo hajsu dostaliśmy łącznie. Całkiem sporo. Teraz przydałoby się wrócić do mieszkania. Bo ona też pisało tam, jak mamy część loga, to pisało, że nieco usprawniono godziny. Jak to się nazywa? Upływ czasu nieco usprawniono. Tylko nie rozumiem za bardzo, co to znaczy. Usprawniono upływ czasu, w jakim sensie to jest. Bo. O, właśnie tu możemy stać. Seria 1 i git. Dobra, pewnie jakieś kolejne zamówienia są. Będziemy musieli zająć hajs do kartelu. Oj, ciężko, 10 tego. To będę musiał zamówić to oczywiście. Ile mogę zamówić? A, jeszcze sporo, jeszcze mogę sporo. No to 10 tych. 10, nie wystarczy na 10. 8 mogę? Nie. Czyli będę musiał zrobić najpierw tak. Zamówimy ich jeszcze więcej, tylko teraz tak, dostarcz kasę. 120, to nawet... To teraz to 120, to mi się wydaje, że weźmiemy w kieszeni. O, proszę bardzo, 120. To możemy odłożyć tutaj i plecak na razie też. I w ten oto sposób jesteśmy mniej wykrywania. Jest, dało się dalej zmieniać nazwy. To okej. Okay. Myślałem, że się nie dało, ale widzę, że mam ponazywane. Dobra, liczę, że się skończy szybko ta noc. Wiadomo, w nocy jest sporo klientów, ale jest wyjątkowo niebezpiecznie, łatwo stracić wszystko praktycznie, no. Tam za, jak nas policja złapie, to nie dość, że wiadomo, że jest skip dnia.
To jeszcze dodatkowo, jak to się mówi, jeszcze dodatkowo dostajemy hajs do zapłaty, że musimy jak gdyby się zrekompensować za to złamanie prawa, nie? Także wolę nie być złapany w noc. Okej, dobra, jak on już jak dostał hajs, teraz można już zamówić na poważnie. Weźmy może 20 tego. 20. 20 tego, 20 tego. Czy mogę tak? Stać mnie? Stać mnie. Nie, nie stać mnie. A mogę 15 na przykład? Czy mogę tylko... Mogę 15. I to jest to tyle. Tyle bierzemy. Tutaj nie, tutaj na razie nie akceptuję w ogóle. Możemy wysłać... Aha, dobra. No to oczywiście, że za ile minut? Za godzinę i 45 minut. I teraz jak się czekało pod X-em, okej. To w takim razie muszę poczekać godzinkę. No powiem wam, całkiem sporo zamówień przyszło. A czy już jest gotowe? Jeszcze nie. A tuż pewnie za sekundkę będzie. Dobra, jest. Oczywiście grę zapisuję, bo nie chcę się tutaj bawić w jakieś niebezpieczne rzeczy. Że mi się na przykład coś zepsuje czy coś w tym stylu. Nie jestem już z biegiem. To jest na pewno plus. Chociaż tutaj akurat nie ma większego znaczenia. Bo w nocy i tak nie wolno mi chodzić po ulicy, więc jak mnie patrol zobaczy, to i tak mi się dostanie. Więc tutaj akurat ten zbieg, tylko po prostu może zbieg bardziej przyciąga uwagę, zwyczajnie. Okej, teraz tu. Tak? Dobra. Co to jest? Oj, oj, nie, dobrze. Nie wziąłem plecaka, jaki jestem głupi. Musi się tam wrócić jeszcze. Ale w sumie widzę, że nie przyciągam uwagi zbytnio. Dzięki temu właśnie, że nie mam plecaka. To przy okazji, skoro już tak to wygląda, to ja może nie będę się jakoś specjalnie bawił, tylko najzwyczajniej w świecie zrobimy tak. Tu 20, tu tak. To co oczywiście damy tutaj, to jest... Nie, ja chcę zrobić tak. Dodaj substancję. Pyk. I teraz z 2 gramy może. Z 2 gramy może, pyk. No może jeszcze jeden. O, prok, pyk. I teraz tak, zatwierdzamy miks, nazwijmy go na razie zwyczajnie. I teraz bierzemy sobie od razu zamówienia. A więc tak. Ile tu chcę? 4 pewnie, 4 gramy, nie ma problemu. 4 też, tam już 8. I tu jeszcze widziałem, o właśnie, to jeszcze... Tyle. I tyle chyba, dobra. Plecak se wezmę. Ile potrzebuję? 4, 4. 4, 4, 8, ok. Czyli. A, tu jeszcze mam troszeczkę, a dobra. Przyjmie to wszystko już. Tu jest 8, nie, ja chcę zapakować. 8 będzie i tutaj 4, 4, czyli 2 razy 4, zapakuj tego. Będzie, czyli będzie jak 4, 4, to muszę zrobić, o tyle. Dobra. No i super. I w drodze powrotnej sobie jeszcze wezmę to, o, jeszcze może, jeszcze 2. Dobra, super. Zapakuj, 2. Pyk. Mogę już zapisać na jakimś innym slocie, na przykład tutaj, wypiszemy sobie. Seria, będę się nazywał seria po prostu i będę dodawał jakieś dodatki, że na przykład i tak będziemy lecieć do przodu, żeby mieć jakąś prostotę w zapisach. Kiedyś te godziny policyjne skończą. Dawaj chłop, powiedz, że to jest jakimś tym, co najwięcej chce. No, prawie, to czy tak, no najwięcej chciał akurat. Okej, czwarty level. Super, o to chodziło. Czy ja mogę coś dodać? Postać? Zdolniacha to jest to, że dostaje więcej punktów, tak? Tak, czyli jeszcze będę musiał w to zainwestować troszeczkę. Jeszcze chyba 2 levele. I będę dostał dużo więcej punktów. Za... nie straciłem nic. Będę dostał więcej punktów za level upy. Tutaj... jak to się robiło? Z kontrolem, o. Kontrolem. Pyk. I teraz tak, jeszcze mamy dwóch do ogarnięcia chłopów. Nie wiem, gdzie jest ten drugi, bo tu jest jeden. Policji jakoś nie widzę na szczęście zbyt wiele.
Kuje się też moja postać strasznie. Ja chcę tylko dwa. Okej. I ostatniego mamy tam. Jakoś tak mało stamina spada mi. Wydaje mi się, że mogli to zmienić. Wydaje mi się, że kiedyś dużo szybciej spadała mi stamina. Może mi się tak wydaje. Dawno nie grałem w sumie, no. Grałem faktycznie od grudnia. Tyle co był ostatni odcinek. Także może mi się wydawać. Okej, ostatnia osoba. I mamy wszystko ogarnięte na razie. Teraz tylko muszę wrócić do domu. Dobra, w sumie bez problemu się to udało, na szczęście. Tutaj nie mam co do tego żadnej wątpliwości. I tak to nazywa, będzie prościej. I czy mamy jakieś kolejne zamówienia? Teraz mamy co? Jeżeli chodzi o w ogóle hajs. Hajs trzeba schować tutaj. To trzeba wcisnąć znowu tutaj. Dołożyć z 2 gramy. Nie. Pyk, pyk. Ajajaj. Czasami to nie działa. I daję może 1 gram soli na przykład. I 1 gram proszku do pieczenia. Proszę bardzo, otwierdzamy sobie mix. Możemy go dalej, go bym nazwał tak samo. Zresztą nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o to. To nie ma większego znaczenia, jak go nazywam. O, mogę pojechać stary rynek. Oczywiście to zrobię. Będziemy mogli mieć klientów. 2 gramy pewnie, że tak. Nawet mam tutaj, to zrobimy sobie oczywiście inteligentnie. Powiększenie biznesu, pyk. Dobra, tutaj sobie jednak napiszę ten slot. Uzyskaj pierwszego dealera zadowolonego całego klienta, czyli to jeszcze będzie fajne. Tutaj można sobie ogarnąć jeszcze swoich własnych dealerów, tylko że oni biorą dużo naraz, a muszą na przykład 20 gram, ale hajs dają dopiero po pewnym czasie. I muszą to sprzedać, nie? My jakby kupujemy dla nich. Zajmę się tym jakim wtedy pośrednikiem, nie? Pomiędzy nimi a kartelem, że my kupujemy od kartelu, kartel daje nam, a my dajemy im, a oni dają nam hajs, a my dajemy hajs kartelowi. Taka, że tak powiem, no, łańcuch dystrybucji. Tutaj. A, chyba mnie nie zauważył. Dobra. Jakoś tak. Niby jest ta noc, ale jakoś tak mało klientów mi się wydaje. Bo teoretycznie powinno być ich więcej. W sensie, nie że klientów więcej, tylko chodzi mi o bardziej ruch większy. Tutaj nic takiego ciekawego nie ma też. Teraz w ogóle zobaczyłem, że tu mamy na górze coś takiego jak oczekiwania kościowe. Czyli w ogóle, jak generalnie wszyscy mają takie oczekiwania kościowe, że nie ważne co zrobimy i tak będzie za dużo. No to jeszcze za wcześnie, jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mam tak gigantycznej reputacji, żeby sobie poradzić z tym. Respekt bonus plus 10, respekt drop minus 40%, X boost plus 2%, sale boost 5%, okej. Okay. Chyba jak mamy jakoś zakupiony budynek, tak mi się wydaje, w danym miejscu. Średnie zadowolenie klientów, ani tragicznie, ani wspaniale, ciekawe czemu. Może jakość towaru jest zbyt zła, co? Możliwe. Zmień symbol sprayu, to mogę teraz zmieniać symbol sprayu, chyba kiedyś się nie dało. Kiedy jak się wybrało symbol sprayu, to już do końca. Jak tam hajs? Już mamy piątą. Także mi się wydaje, że zaraz będzie dzień, będzie już spokój, nie będziemy musieli się tak martwić tym wszystkim. Kurde, to jest takie. Ta taska jest tak useless, bo ona widzicie ile tutaj się traci rzeczy. Ale zrobimy tak, zapakuję sobie te 12. I robimy. A bo wiecie co inaczej? Nie, dobrze, dobrze. Zapakować 10, zapakować 2. Teraz ja sobie to rozłożę tutaj. To sobie przyrzucę do. O, ty widzę, że jeszcze tu miałem coś ciekawego. To zrobimy to taki, o. Taką skomplikowaną rzecz. Tutaj oczywiście zrobimy to tak. Tutaj zrobimy to tak. Tutaj mamy pustkę. Przede wszystkim tam jeszcze zielone. I to też sobie przeniesiemy do słoika. Aha, bo to muszę tak. Zatwierdź mix. Pewnie, czy zatwierdź mix. I to wykorzystamy jako taki na przykład dodatek, zamiast nie dawać ciągle soli i tej proszku do pieczenia, tylko użyjemy tego. Żeby nie marnować, no skoro
Bo tutaj właśnie ta tacka jest o tyle zła, że ona daje tam kilka procent straty. To się nam wydaje niewielkie, ale problem się pojawia wtedy, kiedy chcemy pakować, nie? Bo jak pakujemy, to, że tak, jak pakujemy, to oczywiście. Oczywiście, co ja chcę powiedzieć? Jak pakujemy, to po prostu musimy mieć wartość dobrą, a nie możemy sobie tak po prostu dawać, na przykład, że zabraknie ileś tam części grama, nie wiem. Nie można tak zrobić. Tutaj nie, na pewno się dało kiedyś tutaj wchodzić. Na pewno, na pewno. Ale zlew można używać. Szafy dalej nie można, a jak się kupi budynek taki, oj, szafę osobno, to już się da szafę. Jedna wyłącza nam typ zbiega, tak przy okazji. No dobra. Na razie to tutaj czekam na zlecenie. Dobra, mamy ich troszeczkę już. Zaraz będzie w ogóle koniec godzin policyjnych. Także będzie super. 3 gramy. 2 gramy. 2 gramy, czyli tego łącznie 4. Kurczę, muszę zapakować, chcę. Tego łącznie 4. Pyk. I tego 2 chyba, nie? 3. 3, okej. 3 gramy, rozumiem. Nie ma problemu, królu złoty. Dobra. Koniec godzin policyjnych. Okej, teraz w tym momencie nagle wszelka sprzedaż robi się miliard razy prostsza. Bez godzin policyjnych. Chciałbym zrobić to sobie, ogarnąć tych stałych klientów. Z jakie mam w ogóle questa? Odlokuj nowe sztygi Buda musimy odlokować. O, to są tacy, jak możemy im dawać próbki. Szkoda, że nie mam żadnej próbki, bo bym chętnie im dał. I oni po prostu stają się naszymi klientami, jak im damy próbkę. Daj to jej. Dobra, tutaj proszę bardzo, jeden. I tam jeszcze mam jednego. Jak przy okazji wróciłem się do naszego domku, żeby. A, lockpick, nie mam lockpicku? Mam, nie mam lockpicku. Okay, so you need bobby pins to lockpick doors and gates. They tend to break, Spoko, so you'll need at spoko. least a couple on you all the time. You can get them in stores or Fajnie buy to. them around as Wziąłem loot. właśnie takie kilka tych jednych po jednym gramie, żeby właśnie tym ludziom dawać. My jesteśmy teraz w sztynku czy w budzie? Gdzie my jesteśmy? Nie, my jesteśmy stary rynek. Ja muszę odblokować sztynk. A chyba aby odblokować sztynk, potrzebuję inwestować właśnie tutaj w starą. O, nie działa bankomat. To chyba muszę tego lecieć z reputacją na starym rynku i dopiero będę mógł wtedy odblokować sztynk albo starą budę, którejś z tych. No wiecie, reputację tam mam bardzo mało na razie, bo też niedawno odblokowaliśmy w ogóle to miejsce. Teraz jest oczywiście dużo bezpieczniej już, bo już nie ma godzin policyjnych. Przy okazji, czy ja tutaj mogę coś na przykład kupować? Z tego co mi się wydaje, są tu takie sklepy. Takie o, że można na przykład podejść, tylko widzę, że na razie chyba jak deszcz pada, czy coś w tym stylu, w ogóle ludzie nie wychodzą. Ewentualnie za wcześnie jeszcze. No bo w ogóle nikt nie chodzi, nie? Nikogo kompletnie nie ma. Ja będę musiał się wiedzieć. O, jest klient. Dobra, patrzcie. Do takiego, co możemy właśnie podejść. I dać tutaj mu, proszę bardzo, jeden taki próbeczkę i on zostanie naszym klientem. I plus dostaję bardzo duże expo. Oj, niedobrze. Nie. Ja tutaj bardziej bokiem chcę. No, widzicie sobie, panowie policjanci. Dobra. Chciałbym sobie kupić jeszcze więcej spray. Czy ja mam. Stać mnie na spray, okej. Nie wiem ile kosztuje spray, ale na pewno mnie stać. Wow, ale się zmienił wygląd w ogóle tego miejsca tutaj. Spray są tanie. Proszek do prania wygląda ciekawie. Tu mamy tam normalny proszek, tu mamy prawda tabletki, granulat, jakieś tego dodatki. Sól to na przykład. O, sól na przykład w teraz jest proszkiem, bo wcześniej to był sól, był jako kryształ sprzedawana. Pamiętam, że w jakiś tam. A nie. To cukier jest kryształem, okej. Okay. Cukier jest liczony jako kryształ. Dobra, ej, ale dużo możemy ich kupić. Kupię ich tak z 3. Dobra. W ogóle pod tabem mam telefon. Czy trzymaj tab. O, faktycznie.
To nie wiem, po co mi to tak właściwie jest. Mogę sobie poświecić latarką, nie? A ja mam teraz wrócić sobie. Nie mam pojęcia. Dobra, ja jeszcze tutaj pomaluję troszeczkę, bo to za miejsce, co to jest? Tu jesteśmy? To jest zamknięte akurat. To są kanalizacyjne, którymi można się przemieszczać, ale to jeszcze nie teraz. Musimy blokować sobie nowe strefy, aby tak móc to robić. No dobra, no to ja postaram się odblokować ten szynk. Tutaj posprayować troszeczkę. No powiem wam, że powoli, powolutku ten szacunek wzrasta. Bardzo powoli, ale jednak. Także tutaj wkrótce mi się wydaje, że nawet całkiem szybko mi się wydaje, że odblokuję nową strefę. Oj, oczywiście strażnicy, tu nie przejdę, nie przejdę. Pytanie, czy nie będą szli w tą stronę? Nie, nie w ogóle jestem w miejscu. To sobie kulturalnie powolutku pójdę. I okej, okay, tutaj w ogóle są jakieś miejsca, gdzie można sobie wejść, ale tu chyba nic nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, kiedy mogę to malować? Tu nie mogę. Oczywiście to mogę się znajdować takie miejsca, gdzie gra w ogóle pozwala. O, na przykład widzicie, tutaj mogę scenę namalować, a tam już nie miałem, nie mogłem. Dobra, odnoszę wrażenie, że chyba już pomalałem wszystko, co tylko się dało na stare rynku. Bo tutaj chyba tego... Co to jest? O, skrzynka elektryczna. Jeszcze przy okazji, poszukam może jakiś... O, już widzę, że ludzie wychodzą na ulicach, a tutaj jest to pewnie wschodnia sterówka jest, czy coś. Czy nie wiem, co za miejsce, dobra, aj. Dobra, strażnicy są tutaj, ale to nie problem. Ja sobie przejdę tutaj. Zobaczmy sobie, jakie tu mamy jeszcze... Jakie mamy jeszcze zlecenia. Ale na ten odcinek to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym. No i cześć.